Dzień dobry. Lada moment rozpocznie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie wczorajszych tragicznych wydarzeń na Lubelszczyźnie. Trzydniową żałobę ogłoszono w gminie Dołchobyczów, gdzie znajduje się miejscowość Przewodów. Tam po eksplozji zginęło dwóch mężczyzn. O tych wydarzeniach, także w rozmowie w Samopołudnie w RMF FM, gościem Krzysztofa Berendy będzie generał Mieczysław Gocuł. W Warszawie powinno rozpoczynać się właśnie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które zostało zwołane przez prezydenta Andrzeja Dudę. To w związku z eksplozją w Przewodowie na Lubelszczyźnie. Tam na skup zboża wczoraj spadła rakieta. Dwie osoby zginęły. Mieszkańcy Przewodowa, miejscowości oddalonej zaledwie 6 km od ukraińskiej granicy, z niepokojem śledzą najnowsze informacje w tej sprawie. W Faktach ponownie łączymy się z naszym wozem satelitarnym i reporterem RMF FM Mateuszem Kłestunem. Mateuszu, co usłyszałeś od mieszkańców? Między innymi to, że utracone poczucie bezpieczeństwa miesza się tu z żałobą po stracie dwóch dobrych sąsiadów, znajomych. Tu w Przewodowie i kilku okolicznych wsiach po prostu wszyscy się znają. Naszego kolegi szwagier. Był z nami zżyty, bo każdemu pomógł, wszystko zrobił. On był taki obrotny po prostu, nie? Trzeba się obawiać wszystkiego teraz, nie? To tak samo, a panowie co, nie obawiają się? U nas tu blisko miejscowości, nie? To się stało, nie? No, wiadomo, co teraz zrobią? Z pracy przyjechali kupa ludzi, policji. No, to jedna dziura i tyle. Usłyszałem od panów Bogdana i Marcina. Część policyjnych radiowozów powoli opuszcza teren, na którym doszło wczoraj do eksplozji. Grupy policjantów przeczesują jednak jeszcze okoliczne pola w poszukiwaniu ewentualnych pozostałych pocisku. Przed chwilą na miejsce dotarły także wojskowe ciężarówki, w których siedzą żołnierze. W gminie Dołchobyczów ogłoszono tymczasem trzydniową żałobę. Z Przewodowa Mateusz Kłestun. Tu RMF FM, słuchacie Faktów. Pięciu zawodników nie zagra dziś w meczu towarzyskim z Chile. Sztab piłkarskiej reprezentacji Polski chce oszczędzić kluczowym piłkarzom ewentualnych kontuzji przed mundialem w Katarze. Mistrzostwa rozpoczynają się już w niedzielę. Starcie z Chile zostanie rozegrane na stadionie warszawskiej Legii, gdzie murawa może sprawić zawodnikom sporo problemów. Jeśli chodzi o kontuzję, no ryzyko kontuzji jest zawsze. To jest najtrudniejszy element w pracy trenera i stąd też, mówiąc o tej piątce zawodników, która nie zagra w tym najbliższym spotkaniu, tego ryzyka chcemy absolutnie uniknąć. Ale ci, którzy grają, oczywiście są narażeni do urazy, ale nie zakładamy na odprawie mówić, że graj tak, żeby nie złapać kontuzji. Graj tak, żeby się pokazać jak te lepsze strony. Zakładam, że wszystko będzie ok, że zagramy dobry mecz. Mówił selekcjoner Czesław Michniewicz. Mecz z Chile rozpocznie się o 18:00. Istotna rozmowa w Faktach RMF FM. To rozmowa w południe w RMF FM. Krzysztof Berenda i jego gość. Witamy i uważnie słuchamy. Witam, dzień dobry. Naszym gościem generał w stanie spoczynku Mieczysław Gocuł, czyli były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie generale, jak to możliwe, że rakieta ze wschodu spada na Polskę i nikt tego nie przechwytuje, nie wyłapuje? No dobre pytanie, panie redaktorze. Jest to taka sytuacja podobna jak do tej, w której w styczniu drogowców zaskakuje zima, tak? Naszych rządzących w czasie wojny, gdzie wojna trwa od 24 lutego już, zaskakuje fakt, że upada rakieta na terytorium Polski, gdzie za naszą granicą trwa otwarta wojna, otwarty konflikt zbrojny. Ale czy my mamy jakąś obronę przeciwrakietową? Wie pan co, ja może w ten sposób powiedzmy, tak? Powstał ogromny szum medialny i chaos informacyjny w tej sprawie. I faktem jest kilka faktów. Zacznijmy może od faktów. Faktem jest, że w dniu wczorajszym o godzinie 15:40 wybuchła głowica rakiety, zabijając dwie osoby. I to jest fakt. Wie pan, o godzinie 20 spotyka się, zostaje w trybie pilnym zwołany Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Notabene komitet, który nie jest ciałem decyzyjnym, a więc nie ma mocy sprawczej. Do tej pory nie ma żadnej informacji z rządu, jedyna lakoniczna informacja, żeby nie publikować jakichkolwiek tutaj fake newsów. Natomiast no, bolewam nad tym, że cała informacja, jaką można było pozyskać, była ze źródeł zachodnich. Pana zdaniem rząd powinien wcześniej o tym informować, szybciej? Proszę pana, nie mam wątpliwości co do tego, że Stany Zjednoczone doskonale wiedziały już w dniu wczorajszym, co się stało. Jeżeli ktoś zajmował się sprawami bezpieczeństwa i współpracował w tym wymiarze, to doskonale wie, że 777 miliardów dolarów w budżecie na przyszły rok dla Stanów Zjednoczonych nie jest na grające gadżety, ale na to, żeby zapewnić
pełną świadomość sytuacyjną dla Stanów Zjednoczonych i globalne zobrazowanie. Dobrze, panie generale, pan mówi, że fakt jest taki, że rzeczywiście jakaś rakieta spadła, to dopiero będzie, rozumiem, wyjaśniane, czy ukraińska, czy rosyjska, czy jakakolwiek inna. Czy my jesteśmy w stanie fizycznie zapobiec kolejnym takim incydentom? Czy mamy taki sprzęt, albo możemy szybko zainstalować taki sprzęt, żeby przechwytywać te rakiety? Nie, niestety takich zdolności nie posiadamy jako kraj własnych zdolności, natomiast takie zdolności niewątpliwie posiada Sojusz. Pytanie jest takie, co 28 i 30 czerwca 2022 roku, o czym decydowali nasi przedstawiciele na szczycie NATO w Madrycie. Przecież w ramach tego całego katalogu zarządzania kryzysowego jest opcja zapobiegania. Co w ramach opcji zapobiegania zrobiono, żeby do tego incydentu nie doszło? Ja wielokrotnie powtarzałem, że interesem narodowym Ukrainy i Polski jest to, aby Ukraina wygrała tę wojnę. W interesie sojuszniczym, w tym Polski, jest to, aby wygrać pokój, zapewnić bezpieczeństwo członkom na wschodniej flance sojuszu. I o tym, jak to osiągnąć, porozmawiamy w ciągu dalszym naszej rozmowy. Już teraz zapraszam do RMF24 na stronę internetową rmf24.pl oraz na nasze media społecznościowe, czyli na Facebooka i Twittera. Panie generale, ja wrócę cały czas do tego pytania. Jak to możliwe, że taka rakieta do nas spadła? No, gdzie jest nasza obrona przeciwrakietowa? Gdzie są nasze radary? Gdzie jest ten amerykański sprzęt? To wszystko, jak mówią politycy, jest. Rozumiem, że jakąś moc obrony to ma i przechwytywanie rakiet. Jaką? My wychwycimy co drugą rakietę, chronimy połowę Polski, ćwierć Polski, parę procent. Jak to jest? Proszę pana, no nie jesteśmy w stanie na całej granicy z Federacją Rosyjską plus Białorusią, plus Ukrainą, a w tej sytuacji z Ukrainą, zapewnić ciągłą osłonę przeciwlotniczą i przeciwrakietową. Musimy mieć tego świadomość. Stąd moje pytanie do rządzących, czy nie za wcześnie wyciągnięto błędne w moim przekonaniu wnioski co do kierunku modernizacji naszego wojska, kupując uzbrojenie, sprzęt typu czołgi i artylerię, zapominając o tym, że ma to sens dopiero tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy skuteczną, wielowarstwową osłonę przeciwlotniczą i przeciwrakietową. Na obecną chwilę tego systemu nie mamy, który by nas tutaj zapewnił nam minimalne bezpieczeństwo. Ja nie mówię o pełnym bezpieczeństwie, ale minimalne bezpieczeństwo. Tego powinniśmy się domagać od sojuszników. Stąd moje zdziwienie, że szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego w dniu wczorajszym mówi, że analizujemy, czy zostały wyczerpane wszelkie opcje powołania się na artykuł 4. No ja bardzo mocno polecam tę lekturę, przeczytać artykuł 4 ze zrozumieniem, tak? I tutaj nie ma wątpliwości co do tego. Oczywiście wczoraj też na mediach społecznościowych obserwowałem, że wielu mówi, no dobrze, przecież NATO cały czas konsultuje się. No, co innego są konsultacje NATO w sprawie wysłania misji obserwacyjnej do San Escobar, trywializuje to, a co, czym innym są konsultacje w ramach zagrożenia bezpieczeństwa. A to proszę to wyjaśnić naszym słuchaczom, jaka jest różnica? No bo wiadomo, trwają konsultacje, zawsze się spotykają ci ambasadorowie, czy ci urzędnicy, którzy są przy NATO. Tak, to trwa non-stop. A czym są te szczególne konsultacje w ramach artykułu 4 Traktatu Waszyngtońskiego, czyli tego traktatu o NATO? Przede wszystkim, pierwsza sprawa, konsultacje dotyczą bezpieczeństwa jednego z członków sojuszu. To jest pierwsza sprawa. One mają jakiś specjalny tryb? Tak. Mają specjalny tryb, odbywają się w NAK-u, mogą się odbywać na poziomie ministrów obrony narodowej, ministrów spraw zagranicznych bądź ambasadorów naszych państw. Te rozmowy się odbywają, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, ma to implikacje do systemu reagowania sojuszu. Nie zapominajmy, że w sojuszu jest system zarządzania kryzysowego, który do tej pory nie został właściwie uruchomiony w moim przekonaniu. Otóż pierwszym elementem, etapem tego systemu reagowania kryzysowego jest ostrzeganie i alarmowanie. Ale drugim etapem jest ocena strategiczna dowódcy sił NATO w Europie tej sytuacji. Jeżeli dowódca strategiczny sił NATO w Europie przedstawi na NAK-u swoją ocenę zdarzeń, to mamy prawo oczekiwać, że kolejnym etapem reagowania kryzysowego, a mamy ewidentny kryzys, kolejnym etapem reagowania kryzysowego są tak zwane response options, a więc opcje odpowiedzi. I powinniśmy mieć jedną świadomość, jakiekolwiek działania w tej sytuacji, ponieważ NATO, trzeba rozumieć artykuł 4, jesteśmy paktem obronnym, NATO nie eskaluje, NATO nie podejmuje działań jednostronnych przez Polskę, które mogłyby wskazywać na eskalację tego konfliktu. Również dotyczy to
podniesienia poziomu gotowości niektórych jednostek, o czym wczoraj usłyszeliśmy. Po to są konsultacje, żeby wypracować wspólne stanowisko i w poparciu o to wspólne stanowisko podejmować wspólne sojusznicze działania. Panie generale, tylko tak, nasza rozmowa trwa na żywo. W tym momencie także trwa konferencja prezydenta Andrzeja Dudy. I prezydent Andrzej Duda, cytuję, wiele wskazuje na to, że to była rakieta obrony powietrznej, która została wystrzelona przez stronę ukraińską. Czyli wiemy, że to nie była, tak mówi pan prezydent, najprawdopodobniej to nie była rakieta rosyjska w tym momencie, tylko to była rakieta ukraińska, która, rozumiem, miała zestrzelić rakietę rosyjską. No rozumiem, że gdyby to była rakieta rosyjska, to możemy myśleć o jakiejś odpowiedzi. Ale jeżeli nasi, no poniekąd sojusznicy, choć formalnie nie przecież w NATO, tak, ale ta strona, która jest nam bliższa, wystrzeliła tę rakietę, to jaką my możemy zrobić odpowiedź? Co my możemy zrobić? No przecież nie zaatakujemy Ukrainy. Wiadomo, że to był wypadek. To, że dwie kwestie pan podniósł. Pierwsza kwestia to jest odpowiedzialność za to, za konsekwencje tego wybuchu. Mianowicie pełne konsekwencje za wybuch, jeżeli to była rakieta ukraińska, wszystko wskazuje na to, już od południa wiemy, a w zasadzie od godzin rannych wiemy ze źródeł znowu amerykańskich, że prawdopodobnie była to rakieta obrony powietrznej Ukrainy, to pełną odpowiedzialność za skutki tego wybuchu ponosi strona ukraińska. Natomiast nie mamy co do tego wątpliwości, a przynajmniej ja takiej wątpliwości nie mam, że pełną odpowiedzialność za eskalację sytuacji bezpieczeństwa na wschodniej flance sojuszu podnosi Rosja. Rosja, która wywołała ten konflikt, która ten konflikt, no, w moim przekonaniu, w moim odczuciu, prowadzi w sposób barbarzyński. To dwie kwestie. To mówi pan, skoro odpowiedzialność za to ponosi strona ukraińska. Czy my powinniśmy coś zrobić w związku z tym? Czy powiedzieć, dobra, Ukraińcy, zdarzyło się, jesteście naszymi sojusznikami, jesteście na wojnie? No, czy coś powinniśmy zrobić, jakoś zareagować na to? Nie, no nie. To są, wie pan, w tej chwili to są działania dyplomatyczne. Ta kwestia powinna być rozstrzygana w działaniach dyplomatycznych. Natomiast również na arenie międzynarodowej, nie tylko bilateralnie z Ukraińcami, ale na arenie międzynarodowej mamy działania na implementację artykułu 4, mamy wreszcie możliwość zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ i potępienia, przyjęcia rezolucji potępiającej agresję rosyjską w wyniku tego, że sprowokowała taką, a nie inną sytuację. Tak, to jest oczywiste, tylko to rozdzielmy. Co możemy zrobić teraz w związku z tym w stosunku do Ukrainy i w stosunku do Rosji? Czy w stosunku do Ukrainy coś powinniśmy zrobić? Mówi pan tylko rozwiązanie dyplomatyczne. Powinniśmy ich upomnieć następnym razem, drodzy przyjaciele, uważajcie, czy coś więcej powinniśmy zrobić? No to nie jest takie proste. Ukraina musi przejąć pełne konsekwencje za skutki tego. Jakie konsekwencje? A między innymi w stosunku do rodzin poszkodowanych. Między innymi w stosunku do infrastruktury zniszczonej. Więc to są konsekwencje również i takie, że przyznać Ukraina musi na arenie międzynarodowej, to przepraszam, to za mało, tak? A więc zadośćuczynienie ofiarom tego zdarzenia, ale również i podjęcie działań, które spowodują, że w przyszłości tego typu incydent nie będzie miał miejsca, nie będzie miał możliwości zdarzenia. A jak to można zrobić? No bo jeżeli ktoś wystrzelił taką rakietę, bo pan pewnie wie, ja zacytuję jeszcze jeden cytat z prezydenta Andrzeja Dudy, który ułatwi nam ciąg dalszy rozmowy. Cytuję. Nic nie wskazuje na to, że to był intencjonalny atak na Polskę. Najprawdopodobniej była to rakieta produkcji rosyjskiej typu S-300. Nie mamy w tej chwili dowodów na to, że to była rakieta wystrzelona przez stronę rosyjską. Wiele wskazuje na to, że to była rakieta obrony powietrznej, która niestety spadła na terytorium Polski. Ta rakieta S-300, co to jest? To jest wystrzeliwane z jakiejś maszyny? To jest ręczna rakieta? Ja tu jestem laikiem. Zestaw przeciwlotniczy S-300 o zasięgu do 300 km, więc to jest przestarzały, bo już nowsze uzbrojenie mają Rosjanie, ale Ukraińcy dysponują takimi zestawami, tak? Tak, widzę to jakiś transporter wystrzeliwujący, no tak, ale decyzję o wystrzeleniu tego podejmuje ktoś w sztabie, czy podejmuje ten żołnierz na miejscu w tym samochodzie? Wie pan, nie znam dokładnie systemów S-300 w konfiguracji, jakie występuje. Wiem natomiast, że w Patriot, rakieta Patriot na przykładu, ma sterowanie automatyczne. Jest zapytanie w transporterze swój obcy w stosunku do oczywiście do statków powietrznych samolotów. Jeżeli nie ma odpowiedzi, to automatycznie rozpoczyna się proces likwidacji obiektu. Tutaj w systemie obrony przeciwrakietowej nie ma takiej możliwości zbadania, czy jest to obiekt, czy jest obcy. Więc jeżeli systemy zostały skierowane w kierunku na Polskę, to musimy mieć świadomość tego, że i rakieta, która zmierzała w kierunku Polski, zmierzała bardzo blisko granicy. I za to ponoszą odpowiedzialność Rosjanie. Muszą uwzględniać również takie incydenty, takie zdarzenia, że obrona przeciwlotnicza będzie zwalczała ich rakiety i może dojść do tego typu eskalacji sytuacji napięcia. Czy ten system S-300 to jest coś, czym można się pomylić w jakiś sposób? Ja nie chcę wchodzić w gdybologię, więc broń Boże, proszę absolutnie w to nie wchodzić, tylko bo się zastanawiam, jakim cudem coś, no rozumiem, że system przeciwrakietowy miał chronić Ukrainę przed rakietami lecącymi ze wschodu. To jakim cudem ta rakieta mogła polecieć na zachód? Ma pan jakieś jasne rozwiązanie?
wie pan, no, dam przykład znowu z konfliktu w Zatoce Perskiej. Uruchomiono system Patriot w cyklu automatycznym. Pilot, który wracał brytyjski z lotu, wyłączył transponder, system zapytał, swój obcy, nie było odpowiedzi, wystrzelił, pilot się musiał katapultować. Zestrzelił samolot. W tym wypadku tutaj, no może być to błąd ludzki, może to być błąd wynikający ze słabej znajomości obsługi tego systemu, a może to być błąd wreszcie techniczny, który no, naprawdę do tego musimy właśnie dojść i po to jest ta komisja potrzebna, niezbędna, żeby te kwestie wyjaśnić. Panie generale, ja nie chcę, żebyśmy z naszymi ja nie chcę, żebyśmy z naszymi słuchaczami dzielili się nie wiedzą, tylko wiedzą, więc to zostawmy do wyjaśnienia specjalistom absolutnie. Mówiliśmy o tym, jakie konsekwencje wobec Ukrainy powinny być wyciągnięte, albo jakie Ukraina powinna ponieść konsekwencje. No ale co ważniejsze, co w stosunku do Rosji? Jaką karę za to powinna ponieść Rosja? No bo tak jak zresztą pan mówi, nie ulega wątpliwości, że winę za całą tę sytuację ponosi Rosja, ponosi Moskwa, ponosi Kreml, ponosi Władimir Putin. Jakie więc konsekwencje Polska, ale też Sojusz Północnoatlantycki powinny wyciągnąć za to, co się wczoraj o 15.40 wydarzyło pod Hrubieszowem? Wie pan, ja jestem pragmatykiem, więc podchodzę do sprawy w ten sposób. Nie w pierwszej kolejności konsekwencje i karać niewinnych, a wyróżniać winnych, ale podjąć wszelkie możliwe działania, aby wzmocnić obronę powietrzną i obronę przeciwlotniczą w rejonie konfliktu, na terytorium członkowskich państw. Mówię tutaj o Polsce, mówię o państwach bałtyckich i mówię o tych krajach, które dzielą granicę z Ukrainą. Więc to są pierwsze działania, które byśmy podjęli. Te działania mogą mieć różny charakter. Rozmieszczenie elementów infrastruktury systemu obrony powietrznej, wzmocnienie przestrzeni powietrznej, choć podejrzewam, że AWACS-y non-stop operują w przestrzeni powietrznej, ale mieć świadomość sytuacyjną pełną. Rozmieszczenie elementów infrastruktury tej przeciwlotniczej, przeciwrakietowej na terytorium Polski, ale również domaganie się, aby postawienie jasnej sprawy, że to nie wystarczy, że to jest za mało, bo rakieta jakakolwiek zestrzelona nad terytorium ukraińskim siłą inercji może spaść i eksplodować na terytorium Polski. W związku z tym to jest za mało, żeby objąć tylko parasolem ochronnym obrony powietrznej i przeciwrakietowej Polskę. Tutaj trzeba zdecydować, że część terytorium Ukrainy, które graniczy z Polską, również jest włączone i bronione przez NATO. To oznacza, że samoloty Federacji Rosyjskiej nie mogą wlatywać w tą przestrzeń. To oznacza, że wszelkie rakiety będą zestrzeliwane. Ale to również oznacza, że istnieje potrzeba podpisania porozumienia międzynarodowego z Ukrainą, bo pamiętajmy o tym, że zestrzelony samolot, zestrzelona rakieta może upaść na tereny zurbanizowane. Nie tylko infrastruktura może ucierpieć, ale mogą być również skutki, czy też ofiary śmiertelne. I za to trzeba wyjaśnić. Jak długi powinien być ten pas? To powinno być 10, 15, 50 kilometrów od granicy, taka no, trochę strefa zakazu lotów, no. Ja bym wolał, żeby na ten temat precyzyjnie wypowiedzieli się eksperci, natomiast musi to być taka strefa, która zapewni w 100%, że pociski zestrzelone, samoloty zestrzelone nad terytorium Ukrainy nie spadną na granicy czy za granicą Ukrainy. A pan może wstawiam, pan mówi eksperci. No pan jest ekspertem, pan jest generałem czterogwiazdkowym, no to trudno lepszego eksperta w tym kraju. Eksperci muszą ocenić, na jakich pułapach operują rakiety rosyjskie, na jakich pułapach operują samoloty i w związku z tym muszą ocenić promień rażenia ewentualny, mówię to promień rażenia, ale tą odległość rażenia. Ja podejrzewam, że to jest 30-50 kilometrów, to jest takie niezbędne minimum i da się to zrobić środkami, które byłyby rozmieszczone na terytorium Polski. Ja przypominam, że jeżeli chodzi o zestawy Patriot, to ich zasięg jest do 100 kilometrów, natomiast pułap do 30 kilometrów, a więc możemy tutaj, stosując baterię Patriot, zabezpieczyć tą flankę wschodnią w sposób jak najbardziej efektywny. Natomiast głębokość tej osłony no, może sięgać do 50 km. 50 km to znaczy, żebyśmy cały Lwów też objęli tak na dobrą sprawę taką strefą. To jest niewiele. To jest niewiele, to tyle, ile pozwala spokojnie spać obywatelom polskim na wschodniej flance, na granicy wschodniej. A czy da się stworzyć taką trochę, no, na wzór izraelski, taką żelazną kopułę, taką twardą ścianę, razem oczywiście z naszymi sojusznikami, bo sami, jak pan mówił, nie dalibyśmy rady, stworzyć, mówiąc najprościej, tak uszczelnic, że nic do nas nie wleci, czego nie chcemy? Proszę pana, zadaje pan trudne pytanie, bo zadaje pan pytanie z obszaru planowania obronnego sojuszu. Otóż powiem tak. Nie migając się odpowiedzi, ale jeżeli Polska kupuje sprzęt i uzbrojenie za dziesiątki albo setki miliardów złotych
w ramach pilnej potrzeby operacyjnej, to oznacza, że pomija system planowania obronnego sojuszu. Na czym to polega? Ano polega to na tym, proszę pana, że w sojuszu są pewne niedobory zdolności. I z całą pewnością niedoborem zdolności nie są objęte czołgi, które kupujemy, czy artyleria. Niedoborem zdolności są między innymi środki obrony powietrznej przeciwrakietowej. Ale my tego nie uwzględniamy w swoich kalkulacjach. W związku z tym, jeżeli NATO, a śmiem twierdzić, że dalej są niedobory tych zdolności, nie posiada takich zdolności, to mamy problem. To powinniśmy się zastanowić, czy kierunki modernizacji polskiej armii idą w sukurs temu, żebyśmy mogli w sojuszu bezpiecznie funkcjonować. Otóż w moim przekonaniu nie. Dlatego jeszcze raz powtarzam, to jest pytanie do rządzących, dlaczego przyjęto taki kierunek modernizacji naszej armii, kupując z pilnej potrzeby operacyjnej, a więc niejako spółki, nie uwzględniając potrzeb sojuszniczych i naszych zobowiązań wobec sojuszu. Dzisiaj takich zdolności nie mamy. Dzisiaj takie zdolności, podejrzewam, że nie dysponuje takimi zdolnościami również w pełnym zakresie sojusz. Są to ograniczone możliwości. Przypomnijmy, że państwa członkowskie sojuszu skierowały dość poważny potencjał tego typu dla Ukrainy. A więc pozbywając się niejako tego potencjału, zestawy NASAMS są obecne na Ukrainie. Ale to chyba dobrze, że ta wojna toczy się tam, a nie, mówiąc najprościej, na naszym podwórku, w naszym domu. Tak pragmatycznie. Cieszmy się, ale działajmy tak, abyśmy mogli zabezpieczyć pokój w Polsce i bezpieczeństwo w Polsce. Panie generale, pan mówił na początku naszej rozmowy o tym, jak ważne są konsultacje w ramach artykułu 4. Ja przypomnę, że w tym momencie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego trwa cały czas konferencja prasowa prezydenta Andrzeja Dudy oraz premiera Mateusza Morawieckiego. To kolejny cytat, tym razem z pana premiera Morawieckiego. Otóż, w kontekście tego, że to była najprawdopodobniej ukraińska rakieta, cytuję. Większość dowodów przez nas zebranych wskazuje, że być może uruchomienie artykułu 4 NATO tym razem nie będzie niezbędne, ale ten instrument cały czas jest w naszych rękach. Odpowiadam krótko. Jeżeli tak, to bardzo proszę, żeby może szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego albo przedstawiciele rządzących pojechali do rodzin tych dwóch ofiar i powiedzieli spokojnie, nie martwcie się, jest bezpiecznie. Chodzi nie o to, kto wystrzelił tę rakietę. Chodzi o to, że rakieta spoza granic państwa uderzyła na terytorium suwerennego państwa w Polsce i ponieśli śmierć obywatele. Więc zagrożenie jest. Nawet jeżeli to zagrożenie jest w wyniku błędu strony ukraińskiej, to taki artykuł jest konieczny w moim przekonaniu, ponieważ trzeba wymusić na sojusznikach podjęcie wszelkich możliwych działań w sumie z sojusznikami i z Ukrainą, aby do tego typu zdarzenia więcej nie doszło. Podjąć wszelkie możliwe środki ostrożności. I ten artykuł jest potrzebny. Wie pan, ja się dziwię, że ten szum medialny się pogłębia, bo ja pamiętam rok 2014, kiedy byłem szefem sztabu i była aneksja Krymu. Wie pan, nie miałem problemu, żeby podnieść słuchawkę w biurze i zadzwonić do szefa połączonych sztabów Armii Stanów Zjednoczonych. Wówczas był generał Dempsey, Martin Dempsey, i żeśmy rozmawiali wielokrotnie, wypytywał mnie o moją ocenę sytuacji, wiedząc, że Polska ma lepszą świadomość sytuacyjną, jeżeli chodzi o Federację Rosyjską. Jaki był problem, żeby wczoraj służby podniosły ten telefon i zadzwoniły do NGA, a nie wiem do jakiej agencji, ale używając tych kontaktów roboczych, dowiedziały się, bo... Proszę zwrócić uwagę i słuchaczom również polecam. Komunikat strony amerykańskiej był taki, że mamy niepełną wiedzę. Brakowało kilku szczegółów, ale Amerykanie wiedzę tę posiadają. I dzisiaj jestem przekonany, że ta informacja, która wypłynęła, że to jest rakieta ukraińska, wcześniej czy później zostanie potwierdzona przez wywiad amerykański. Amerykanie doskonale wiedzą, co się dzieje, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia użycia broni masowego rażenia przez Federację Rosyjską. Ale też doskonale, panie generale, pan wie, że to jest też trudna sytuacja, tak? No bo mogłoby to wywołać nastroje antyukraińskie, które byłyby błędne. Panie generale, a na sam koniec, bo zostały nam dosłownie 2 minuty. Ja zadałem w trakcie naszej rozmowy jedno pytanie, na które pan nie odpowiedział, ale chciałbym, żebyśmy do niego wrócili. Mimo wszystko, jakie konsekwencje w stosunku do Rosji za to, co wczoraj się wydarzyło, powinniśmy wyciągnąć my i NATO? Wiemy, że pragmatycznie trzeba zabezpieczyć nasze granice, ale trzeba też ich jakoś ukarać. Nie można tego tak zostawić. Nie można im pozwolić na kontynuowanie tej sytuacji, żeby czuli się z tym dobrze. Co należy w stosunku do Rosji zrobić? Jakie konsekwencje, jakie kary? Ja już powiedziałem, że w moim przekonaniu te response options, a więc warianty odpowiedzi na to zdarzenie, powinny być wypracowane wspólnie w sojuszu przez dowódcę sił NATO w Europie w ramach procesu reagowania kryzysowego. Tutaj nie możemy podejmować jednostronnych działań, nie możemy eskalować. To jest oczywiste, że razem powinniśmy robić to z sojusznikami. Dobrze, to dwa pytania. Dodatkowe sankcje za to, co się wczoraj wydarzyło, powinny być?
Absolutnie tak. Dodatkowe wzmocnienie sił zbrojnych ukraińskich w systemy obrony powietrznej przeciwrakietowej. Ja jestem daleki od tego, żeby karać Rosję, przekazując Ukrainie zdolności do działań ofensywnych dalekiego zasięgu, bo to będzie eskalować ten konflikt. Oczywiście są zwolennicy inni, że mówią, że czas na to, żeby Ukrainie dać takie uzbrojenie. No nie, uważam, że nie. Natomiast utworzenie strefy zakazu lotów nad granicą, częściowo nad granicą ukraińską, może być w konsekwencji pogłębiane i przenoszone na całą Ukrainę. I to jest główny kierunek działania naszej dyplomacji, żeby takie działania podjąć w ramach sojuszu. I tego od dawna domaga się także Kijów, utworzenia takiej strefy zakazu lotów. No przez 9 miesięcy nie udało się jeszcze tego zrobić. O tym wszystkim mówił nasz fantastyczny gość, generał w stanie spoczynku Mieczysław Gocuł, czyli były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Panie generale, bardzo dziękuję za pana czas. Słuchaczom dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo.